Co gdyby król Kazimierz Jagiełło po objęciu tronu polskiego i zjednoczeniu go z księstwem litewskim wykorzystałby potencjał militarny obu tych krajów i ruszył następnie na Węgry oraz Czechy, czyniąc tym samym dynastię Jagiellonów najpotężniejszą dynastią europejską. Tak, księstwo burgundzkie to już tylko przy okazji. Na Nebi wielka wyprzedaż gier poniżej 25 zł, wiele klasycznych tytułów w bardzo niskich cenach, linki jak zwykle w opisie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Kampanię polską rozegram na najwyższym poziomie trudności, by mój przeciwnik miał trochę łatwiej. Docelowo planuję zagrać do pierwszych dekad ery rewolucji, czy dłużej, to zobaczymy. Jako, że Polska ma obecnie bezkrólewie, mamy trochę czasu, żeby przeorganizować nasz kraj. Zanim polska szlachta wystąpi do wielkiego księcia litewskiego Jagiełły o to, żeby objął panowanie w naszym kraju. Początkowo zajmijmy się stanami, nadajmy odpowiednie przywileje. U kleru będzie to dodatkowy punkt administracyjny, tańsi doradcy oraz religijni dyplomaci, żeby nas inne kraje katolickie lepiej postrzegały. Natomiast umieszczam, bierzemy punkt dyplomatyczny, tańszych doradców oraz przywileje podatkowe, żeby nas lepiej postrzegali. Za to szlachcie nic nie daje, bo przez złotą wolność i tak mają za duże wpływy. A tak naprawdę będę chciał wykonać tą misję, żeby pokazać szlachcie, gdzie jest jej miejsce i odebrać jej wszystkie przywileje i następnie będę mógł nimi swobodnie zarządzać. A jeżeli naprawdę chcecie szybko zrobić tą misję gdzieś w przeciągu 15 lat, nie przydzielajcie przywilejów na Monarchy Points. Mi to obecnie zajmie niestety mniej więcej 30-40 lat. Obraźmy też rywali burgundzkich. Dla nas bezpiecznym wyborem będzie Anglia. Zatrudnimy doradców na naszym dworze. Początkowo bonus do podatków, siły siatki szpiegowskiej. I nie ma żadnego doradcy dobrego militarnego, więc na razie ten musi nam starczyć. Nasze wojsko zbierzmy pod Krakowem, trzeba je troszeczkę zreorganizować i wyślijmy też dyplomatę do poprawienia relacji z Burgundią. Rywali na arenie międzynarodowej jeszcze nie wybieram, a to co wybieram to przedstawicieli do naszego Sejmu, jak tylko przeprowadzę pierwszą debatę. Więcej ziemi dla króla, jasne, że tak. Czyli tak w skrócie zabierzemy mieszczanom, szlachcie i klerowi ziemię i damy ją sobie, To po prostu nam się należało. Krzesła w parlamencie najbardziej chcemy przyznać w naszych najwartościowych prowincjach, czyli we Lwowie, Lublinie, Kraków już ma, więc potem może być na przykład Poznań. Wyślijmy też naszych dyplomatów, żeby zaczęli działać w Czechach. Odbierzmy też dekretem ziemię koronną. Z naszej armii skasujmy dwie jednostki kawalerii, jest ona dość droga. Dobudujmy za to jednostkę piechoty. Mariusz Królewski z Mazowszem zawsze na propsie. Powołujemy generała Fryderyka Wierzbowskiego i no, powiedzmy furoro nie zrobił, ale niech od razu zajmuje szkoleniem się naszej armii. Spadkobierca Władysława III. Czy jego brat Kazimierz zostanie władcą Polski? No, szlachta o to wystąpiła, teraz on decyduje, a tak naprawdę my i zdecydowanie chcemy, żeby Kazimierz Jagiellończyk obrał władzę nad Polską. Niestety stało się to kosztem osłabienia władzy królewskiej poprzez wprowadzenie monarchii elekcyjnej. Swoją drogą nie przepadam za tą formą rządów. Możli po śmierci władcy będą decydowali, kto ma objąć tron, czy będzie to Polak, a może obcokrajowiec. Oby tylko nie Niemiec. Unia Polski i Litwy zatrzęsła ówczesną Europą. Polska staje się jedną z największych potęg. W Mołdawii trwa wojna domowa. Czy poprzemy pretendenta do tronu Romana i osadzimy go na tronie księstwa mołdawskiego, w zamian za to zyskując lojalnego poddanego? Myślę, że tak i wyślemy mu w tym celu wojsko do pomocy. I dzięki naszemu wsparciu Roman objął władzę w Mołdawii, którą uczynił naszą marchią. A my możemy tak naprawdę zdecydować teraz o jej dalszym losie, uczynić ich lojalniejszą marchią, a Mołdawia tak, jest naprawdę jedną z najlepszych w grze. Ja jednak będę chciał jak najszybciej włączyć Mołdawię do Polski, dlatego niech Mołdawia będzie moim normalnym wasalem, co niekoniecznie ich zadowala. Ale uczyńmy inwestycje w mołdawskie wino i to spowoduje, że już będą lojalnymi wasalami. Nie ma to, alkohol zawsze przybliża ludzi, nie? Sięgnijmy jeszcze raz po tanie pieniądze od mieszczan, za którą nabędziemy litewską kompanię oraz wielką kompanię najemników. Zabezpieczmy też nasz kraj dwoma sojuszami i to pozwoli nam załatwić sprawy poważnie. W sumie to aż żałuję, że realnie historia się tak nie potoczyła, że Kazimierz sięgnął po koronę czeską, jak i węgierską, tworząc dynastię Jagiellonów najpotężniejszą rodzinę ówczesnej Europy. Kto wie, może byśmy dzisiaj mieli cesarstwo albo imperium Rzeczpospolitej. Kto to może wiedzieć? Na szczęście i ja to
spróbuję zrobić w tej historii alternatywnej. W pierwszej kolejności uderzamy na Czechy, żeby zyskać właśnie ich koronę. Spróbujemy przekonać Burgundczyków, żeby nas wsparli w tych działaniach i tak z chęcią oddam im jakieś terytorium czeskie. Poznań przygotujmy na jakieś dłuższe oblężenia, żeby zatrzymywał nam przeciwników, a sami ruszmy na Opole. W międzyczasie niech nasza dyplomacja obłaskawia cesarza niemieckiego. Opole pada po 190 dniach oblężenia. My tymczasem skierujemy nasze wojska w kierunku Berlina, rozbijamy wojska czeskie pod Głogowem i wygląda na to, że ponownie również i pod Poznaniem, albo znowu pod Głogowem. Dzięki Burgundczykom Wolgast bardzo szybko z wojny wychodzi i trzeba przyznać, że zaczyna to wyglądać całkiem nieźle dla nas. Oj, biedna Mołdawia, raczej jej nie pomogę, ale zemścimy się na wojskach Głogowa przez to. A sam Głogów pada chwilę później. A sojuszników czeskich rozbijamy w okolicznych bitwach, takich pomniejszych. Wojska czeskie również. Przeorganizujmy nasze szeregi i ruszmy do bitwy kolejnej o Głogów. Albo jednak na Głogów, tylko lećmy na Opole. Dobra, musi nasze wojsko trochę się zreorganizować, odpocząć, pobrać nowych żołnierzy do linii. Nie wiem, co robią nasi przeciwnicy. Bez problemu rozbijamy ich w kolejnych bitwach. Dosłownie ich rozbijamy. Dobra, ale wyślijmy nasze wojska, żeby powyjmować po kolei sojuszników czeskich. Ostatni sojusznik czeski mówi papa. Mury Pragi padły, szturm! I Praga padła. Po naprawdę długim oblężeniu, ale udany szturm załatwił sprawę. Teraz lecimy obronić Poznań. Co na szczęście okaże się być łatwą bitwą, bo Czesi zapomnieli, że bardzo ważne jest dowództwo w armii i przejmujemy tron czeski dla króla Polski plus troszeczkę pieniędzy w ramach zadośćuczynienia tego oporu szlachty czeskiej. I to załatwia nam tron czeski. Wspaniałe zwycięstwo dla polskiego króla. Przez co jego umiejętności wojskowe zdecydowanie rosną. Dobra, niech teraz nasza dyplomacja działa na Czechach i niech poprawia nastawienie tego kraju wobec nas. Wojna o Czechy, no, troszeczkę zaniepokoiła państwa niemieckie. Na szczęście nie na tyle, żeby się przeciwstawiły wspólnie przeciwko Polsce, jednak tak czy siak oznacza to przynajmniej teraz 10 lat spokoju i pokoju. Więc najprawdopodobniej dojdzie do Unii Austriacko-Węgierskiej w momencie, kiedy następca austriacki dorośnie i obejmie tron na Węgrzech. Ale doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Węgry oraz Austria zerwały sojusz i natomiast Austriacy chcą zawrzeć sojusz z koroną polską, więc ja to wykorzystam. Czas wreszcie wysłać naszą dyplomację, żeby popracowała nad przyłączeniem Mazowsza do Polski. Ponownie. O, agralna rewolucja. No to zwiększmy produkcję. Włęczycy. Rozumiemy też infrastrukturę w Krakowie. Przywileje niszewskie. Nie, my nie chcemy zwiększać siły szlachty. Dobrze wiemy, jak to dla Polski się skończyło. Dlatego będziemy tłumili w Nowym Sączu punkt magnaterii. Oczywiście poświęcimy najemników w tym zbożnym celu. Doślemy wojska normalne do pomocy w stłumieniu punkt magnaterii. Bez problemu ich rozbijamy i dokończamy pod Przemyślem sprawę. No, na początek bierzemy idee, które pozwolą nam wpływać lepiej na naszych wasali. Mamy ich dość sporo, wasali unipersonalne, a będziemy mieli jeszcze więcej, więc te idee będą nam bardzo pomocne, zwłaszcza drugie i trzecie rozwinięcie. Czas zreformować nasz rząd i Polską pójdziemy w podatki, bo to mocno osłabi wpływy szlachty. Jak już się z nią rozliczymy, no to wybiorę raczej Noble Officer Corps. Nasza sprawa jest słuszna, na 10 lat zmniejszona agresywna ekspansja. Węgry chyba na to czekały. Spłaćmy dług Austrii i wezwijmy ją do wojny o Węgry. Tak, słusznie zauważyliście, Burgundia będzie walczyła przeciwko nam, ale niekoniecznie jest to złe. Wielka bitwa w górach. O nie, wbijamy się w górach, ale wygraliśmy to. Wow, to się nazywa rozwój. W międzyczasie Moskwa na północy bardzo szybko się rozrasta. Już zaczyna sobie radzić z hordami. Imperium Osmańskie no zajęło się dopiero Bizancją. Zjada Kandar, Karaman. Po 300 dniach Zeppelin padł, zdobywamy też Trenczyn, a Chont jest pod naszą okupacją. Tak słusznie się domyślacie, kopalnia złota musi być nasza. Austriacy niszczą Węgrów na Mołdawii, a ja ruszam Burgundczyków bić pod Poznaniem. Albo to oni mnie tutaj piorą? Nie, na szczęście bitwa wygrana i przesuwamy nasze armie na terytorium Burgundii. W międzyczasie musimy zabezpieczać relacje z naszymi sąsiadami, bo jednak jak zjemy Węgry, to bardzo wkurzy księstwa niemieckie. Zorganizujmy
zorganizujmy turniej, żeby nasze armie były jeszcze bardziej bitne. No i Burgundczycy spuścili nam łomot, dlatego rozwijmy naszą sztukę wojenną, ale kolejną bitwę to my wygrywamy. Dobra, dotarliśmy znowu pod Burgundię, ciekaw czy nam się uda ją zająć tym razem. Tym bardziej, że na północy pojawiła się okazja. Wolne miasto Gdańsk powstało i zajęło naprawdę sporo terytorium zakonowi krzyżackiemu i myślę, że Polska wesprze ich w dążeniach niepodległościowych. Tak, zdecydowanie im pomożemy. Tym bardziej, że szturmem zdobyliśmy French Comté, a teraz lecimy na stolicę burgundzką. Kończmy sprawę burgundzką, od nich chcemy tylko i wyłącznie pieniądze, a wojnę z Węgrami kończymy w następujący sposób. Trenszczend oraz Hont leci do Rzeczpospolitej, prowincje z Chorwacji trafiają do Austrii, żeby nie była na nas zbytnio zdenerwowana. Tak, zyskujemy Unię nad Węgrami. W sumie ta wojna była bardzo krwawa dla nas, ale o wiele bardziej dla naszych sojuszników. Węgry zjadają Chorwację, a my ruszmy do walki ponownej z zakonem krzyżackim. Czas zakończyć ich istnienie, po prostu. Czyli udało się naszemu władcy, Kazimierzowi Jagiellonowi, zdobyć to, co Jagiellonom się należało, czyli tron węgierski oraz czeski. Czyli mamy teraz naprawdę przepotężną Polskę z Unią nad Litwą, Węgrą i Czechami. Można powiedzieć, że gdzieś 1/4 Europy i jest pod naszym butem. Ostróda padła, ale ją przenosimy pod zarządzanie Gdańska. Kulm zostawiamy sobie. Z misją ochrony Węgier poczekajmy, aż zabudujemy ten kraj w baraki, żeby były tutaj większe zasoby ochotników do naszej armii. Coś Litwa i ja za szybko potraciliśmy fortece, więc teraz je odbijamy, ale część też mojego wojska uderzyła już na zakon kawalerów mieczowych. Gdańsk zawał pokój, ale niestety Kulmu nam nie przekazał. Trudno. Nie zmienia to faktu, że po tych wszystkich wojnach jestem trochę zadłużony i będziemy musieli teraz odpocząć jako Polska. Musimy też rozwinąć Ruś, pozwoli nam to negocjować Unię w Lublinie. Czas rozwiązać sprawę pruskiej konfederacji i powiem szczerze, tak chcemy dostać Prusy Zachodnie. Więc mamy Prusy Książęce oraz dostęp do Gdańska, co jest super ważne. To powoduje, że jako Rzeczpospolita no trochę państw poddańczych mamy wobec nas. Prusy mogą być na razie naszą marchią, są całkiem niezłe. W Gdańsku rozdajmy krzesło do Sejmu. Dobra, odpalmy edykt na rozwój naszych prowincji na Słowacji i zdecydowanie chcemy tutaj rozwinąć nasze kopalnie złota. Dołączyliśmy Mołdawię do naszych ziem i w zasadzie to samo robi Osman, tylko że z Krymem. Zdecydowanie chcemy tutaj ustanowić naszą administrację. A to powoduje, że pojawiła nam się nowa klasa, kozacy. Rozbudowaliśmy naszą kopalnię w Honcie, co bardzo zwiększyło nasz przychód ze złota. Nie ma nic złego przecież w drukowaniu pieniędzy. A dokładnie tutaj w biciu pieniędzy. Rozwinięcie sfery. No, chcemy, żeby nasze wojny były bardzo sprawiedliwe. Wprowadźmy też w naszym państwie renesans. Czas przenieść nasze centrum handlu do Gdańska, nad Bałtyk. I skupmy działanie naszych kupców, żeby przesyłali handel właśnie do Gdańska. Czas sięgnąć do legata papieskiego i podnieść podatki kościelne, co da nam trochę więcej wpływów z podatków, jak i tańsze budowanie budynków. Pierwsze co buduje to kościół w Krakowie, akurat tutaj się to opłaca. Następnie budujemy targowiska nad Bałtykiem, zarówno w moich prowincjach, jak i w Prusach Zachodnich. Przyda nam się też powoli zacząć budować flotę handlową. Czas podnieść w Polsce podatki, a w zasadzie to skuteczność ściągania podatków, a nie zwiększone podatki. No, trzymajmy się tej wersji. Super, jako Polska już promujemy system folwarków i rozwijamy port w Gdańsku. To nam daje trochę zwiększone udziały, ale czeka nas jeszcze dość spora wojna właśnie o Inflanty. I udało nam się zawrzeć strategiczny sojusz z Burgundią. Na szczęście następczynią jest Maria. A jak wiemy, Burgundia nie uznaje żeńskiego władcy. Musimy też zabezpieczyć nasz handel w Krakowie, dlatego będę tutaj rozbudowywał rynki miejskie. Tego się nie spodziewałem, przynajmniej nie tak szybko. Król Kazimierz Jagiellończyk, władca Litwy, Węgier, Prus Książęcych, Burgundii oraz Czech. Szkoda, że historia się tak pięknie nie potoczyła dla dynastii Jagiellonów. Dzisiaj żylibyśmy w jednym z największych imperiów na świecie. Tylko, że to może zaważyć na moim sojuszu z Francją. Nawet bardzo. Nie zmienia to faktu, że w tym momencie realnie jesteśmy chyba drugim najpotężniejszym mocarstwem na świecie. Jako drugą ideę dla Rzeczpospolitej wybieram idee administracyjne. One świetnie działają w połączeniu z Influence Ideas, bo pozwolą nam po taniości przyłączać do nas ziemię naszych wasali.
czy unii personalnych. Zainwestujmy też w polski renesans. Mikołaj Kopernik dołączy nam do dworu. Zobaczcie, jak dynastia Jagiellonów się rozrosła. W sumie to ilościowo Rurykowiczów prawie przebijamy. Następnie chcemy w naszym kraju rozbudowywać warsztaty przy manufakturach, przy wszystkich cenniejszych surowcach, takich jak kryształy, sól, żelazo czy też sukno. Trochę żałuję, że nie mogę wpłynąć na to, żeby następca z rodu Francji był na moim tronie, bo nie ukrywam, jest znacznie lepszy od Hohenzollernów albo Habsburgów. A nas to niestety chyba prowadzi do wojny teraz z Austrią, bo Burgundia jest nasza, mimo iż cesarz jej od nas żąda. Po naszej stronie natomiast staje Francja w tej wojnie, co akurat jest bardzo dobre dla mnie. Nasze polskie wojsko od razu wysyłamy na Wiedeń, żeby go oblegać. No, zamieniło się to w całkiem dużą wojnę. O, pod Wiedniem ma miejsce duża bitwa i w zasadzie moje wojska nie będą w niej potrzebne. Dlatego od razu wracajmy pod Wiedeń. Ten francuski potwór, zobaczcie te armie, jakie one są potężne. Ta przewaga jakościowa, ilościowa, wszystko. Nihil novi. Nie, nasza kopalnia się zawaliła, nie. Jeszcze w takim momencie, skąd ja wezmę pieniądze na toczenie tych działań wojennych? Zastanówmy się. Niestety Francja została wplątana w inną wojnę z Imperium Osmańskim. Oznacza to, że lepiej jest nam skończyć teraz wojnę z Austrią. Od niej weźmiemy tylko i wyłącznie reparacje wojenne i zerwiemy postrzeganie Francji jako rywala. To nam pozwoli zawiązać ponownie w sojusz z Habsburgami i niestety roku 82 w grudniu zmarł nasz Kazimierz Jagiełło, a na tron wszedł August II Jagiellon. No więc musimy lecieć teraz stłumić bunty na Litwie. Trzeba stoczyć małą, szybką wojenkę z zakonem kawalerów mieczowych w celu zabezpieczenia tego terytorium na rzecz krajów katolickich, bo niestety prawosławna Moskwa rośnie w siłę. Zabezpieczamy katolików nad Bałtykiem? To zabezpieczyliśmy katolików, a ci się nam buntują. Ja tego nie rozumiem. Moskwa wydaje się wycieńczona prowadzonymi wojnami. Nie posiada dość dużego wojska. Dodatkowo jest zacofana technologicznie. Dlatego zacznijmy szykować się do wojny z nią. Od organizacji siatki szpiegowskiej na jej terytorium. Wreszcie na tyle umocniliśmy władzę w naszym ręku. Mamy odpowiednią liczbę ziemi, żeby poradzić sobie z polską szlachtą i magnaterią. O, doprowadziło to do sporych buntów, ale powoduje, że dzięki temu możemy zarządzać jeszcze większą ilością ziemi. A co najważniejsze, teraz możemy swobodnie zarządzać wszystkim przywilejami, bez względu na to, jakie mamy poparcie czy wpływy danego stanu. Dobra, jeden bunt magnaterii w Belc rozbity, teraz spotkajmy się pod Warszawą, połączmy nasze wojska i rozbijmy kolejne. Połączcie się tu moje wojska! Bardzo dobrze, bić ich! Jeszcze jakieś bunty kolejne w Warszawie, akurat nasze wojska znalazły się tuż obok, nie będę żałował tego. I teraz prosta droga na Mołdawię. I sprawa magnaterii rozwiązana. Powoduje to, że wreszcie mamy pełną władzę w rękach króla. I nie ukrywam, że teraz bardzo chętnie sięgnę po dodatkowe punkty od szlachty. Supremację stanów nad koroną, czas odnowić Kraków, statusy piotrkowskie, nie. No niestety, raczej je odrzucam. W sumie Polska to jeden z tych mniejszych krajów, gdzie opłaca się dosłownie wszędzie zbudować warsztaty. W drugiej kolejności chcę jak najszybciej zacząć budować baraki, żeby zwiększyć nasze zasoby ludzkie. Trzeba szykować się do ciężkich wojen, jak i przeprowadzić wreszcie tą misję, chociaż kusi mnie, żeby ją przeprowadzić dopiero po zjedzeniu Litwy. Co w zasadzie może nastąpić już za chwilę. Dobra, czas najechać Moskwę i zająć terytoria, które pożąda Litwa. I przy okazji stracić całą flotę, bo się o niej zapomni, a wojska moskiewskie dostają w papę pod Smoleńskiem. Bardzo mnie to cieszy. Z Moskwą nie ma co się spieszyć, więc dlatego będę podbijał tylko w dwa forty na raz. To jest kraj, który standardowo ma bardzo duże zasoby ludzkie, chociaż ja go chyba zaatakowałem w dobrym momencie. Stoczmy kolejną bitwę pod Lubnai, chyba że to przejmą Moskale. Nie, na szczęście nie. Dobra, wbijamy się w nich. No i mamy przewagę jakościową naszej armii, jak i ilościową, na szczęście zadając im dość spore straty. No i teraz nasze fortece na północy padły, znaczy moskiewskie, więc może kierujmy się na stolicę Moskali. Ja nie chcę, żeby ta wojna była, a raczej nie powinna być, bo mamy bardzo dobrego w obleganiu dowódcy. Austria, co ty robisz? Do jakiej ty mnie wojny chcesz ściągnąć? No niestety chyba muszę postąpić niehonorowo i odrzucić to wezwanie do wojny. Rozstawmy nasze wojsko blisko przy granicy, jednak sami nie wkraczajmy na terytorium moskiewskie, zostawmy te działania naszym wasalom. No dobra, czasem jednak w jakichś bitwach musimy wspomóc naszych
swoich wasali. Wojna poszła nam niezmiernie łatwo, zdobywamy większość terytoriów, które potrzebujemy, w tym kilka fortec, mnóstwo pieniędzy, wojennych reparacji. Niczego więcej od Rosjan nie potrzebujemy, a zdobyczne terytoria przekazuje Litwie. Tylko musimy uważać, żeby w którymś momencie szlachta litewska nie uznała, że Litwa jest za duża i nie może się nigdy połączyć z Polską. Jak ja się cieszę, że ja do tej wojny nie dołączyłem. Za zdobyczne pieniążki budujemy jak najwięcej baraków na naszym terytorium oraz litewskim terytorium. Myślałem, że Moskwa będzie nam więcej płaciła. No i Austria nieźle ucierpiała w wyniku tej wojny. Powiem szczerze, bardzo mocna reforma polskiego Sejmu. Ja ją biorę. Tym bardziej, że rozpoczynamy proces integracji Czech. W sumie polityka też powinna nam w tym pomóc. Jak i odpowiedni przywilej dla szlachty. 7 lat na zjedzenie takiego kraju jak Czechy. Całkiem nieźle. A w łapki wpadnie nam kolejna kopalnia złota. Plus bardzo dochodowe prowincje. No ale w tym momencie Jagiellonowie rządzą naprawdę potężnym krajem. W zasadzie prawie najpotężniejszym na świecie. Dostałem niezłego protipa od mojego wspierającego Nikolasa, mianowicie, że skoro Polska może teraz nadawać i odbierać przywileje, niezależnie od tego, czy dany stan nas popiera, czy też nie, możemy wprowadzać przywilej ekskluzywnych praw handlowych, co daje nam 3 punkty markantylizmu za każdym razem. Obecnie go mamy bardzo mało, 13%, i nasze udziały w handlu na Bałtyku 49%, w Krakowie 49%, ale wystarczy, że teraz zrobimy kilka razy tak, że nadamy prawo, zabierzemy prawo, znowu nadamy przywilej, znowu odbierzemy przywilej. Jak widzicie, nie mamy żadnych buntów. A few moments later. No i mamy 100% markantylizmu. Tak, Polska go właśnie wynalazła i wprowadziła i zmonopolizowała. Dodaje nam aż 200% do siły handlu w prowincjach. Bardzo mocny modyfikator. Przez co udziały w handlu krakowskim rosną do 60%, na Bałtyku do 59%. O co tu chodzi? Dlaczego Osman wypowiedział wojnę Węgrom, jak powinien wypowiedzieć mnie? Ale i tak mnie wciągnęło do wojny, jak i mojego francuskiego sojusznika. No nie wiem, czy to dobrze wyjdzie Osmanowi na zdrowie, ale możliwe, że zdobędziemy Bizancjum. Ogłośmy świętą wojnę, bo coś czuję, że to może być krwawa wojna, oraz rozwijmy naszą technologię militarną. Nie no, jak to mnie denerwuje, nie zdążę nawet do fortu dojść, a on już pada dla Osmana. Dopiero Pragę zdobyli, już są pod Poznaniem. To jest blitzkrieg osmański. O, ale może uda mi się dorwać armię Osmana bez generała pod Pragą. Niestety jeden z moich generałów właśnie umarł. Nie, tutaj posiłki dochodzą. Czemu tylko osmańskie? Gdzie są moje posiłki? Dlaczego Austria straciła cesarstwo? O nie, no nie, bitwa przegrana, niestety. Trzeba zwołać pospolite ruszenie. Ale to, że muszę Francję odbijać, to już w ogóle mnie zszokowało w tym momencie. Tyle dobrego, że francuska flota topi osmańską. Tylko cokolwiek mi to da, w drugiej bitwie pod Pragą totalnie rozbiliśmy wojska osmańskie, totalnie. No, wygląda to bardzo źle, tylko Francja się tutaj trzyma. My jesteśmy wycieńczeni tą wojną i to nawet bardzo, ale przynajmniej jestem pod Konstantynopolem. Czechy zostały integrowane, więc czas je dołączyć do naszego kraju. No i niestety Francja zaraz nam wyjdzie z wojny, więc musimy kończyć ją, bo Paryż znowu padł. Biały pokój, szkoda. Ale straty. Dobra, czas rozwijać wreszcie Ruś. Powiem szczerze, raczej pójdę w rozwój moich prowincji. Nie potrzebuję tych terytoriów południowych Litwy, one są tak biedne, a dostajemy je niewiele później. A na Węgrzech zabudowujemy baraki w każdej jednej prowincji. Stąd nasze armie będą czerpały ochotników do przyszłych wojen z Osmanem. Przenieśmy też wreszcie stolicę do Warszawy. Protestancka reformacja pojawia się w Szwajcarii. A jako że mamy słabego cesarza, bo jest nim Ansbach, może być to całkiem niezły moment do rozwiązania Imperium Świętego Romana. Czas zbudować najpotężniejszy port nad Bałtykiem, czyli rozbudowujemy port gdański. Wow, ale bonusy. Czas zawiązać Wielki Polski Sejm. Ale co ja dalej muszę? Rozpoczynamy proces przyłączenia ziem węgierskich do korony, roszczenia do ziem Palatynatu gotowe, sojusze z elektorami zawzięte, a nasze armie rozbijają się pod Berlinem, bo... No, ruszyłem nimi za szybko. Imperium pada bardzo szybko. W sumie teraz mocno się zastanawiam, czy nie zostanie ono podzielone pomiędzy Francję, Imperium Osmańskie i ewentualnie Hiszpanię. I w sumie wypuśćmy nowego wasala i będzie nim Pomorze, bo Pomorze ma naprawdę sporo roszczeń terytorialnych. No, kolonializm jest mega drogi. Tak, Rzeczpospolita zdecydowanie będzie raczej działała ofensywnie w tej kampanii. Rozwinęliśmy już technologię administracyjną na 10. poziom. Dzięki temu możemy zmienić
Unię Polski z Litwą, a stanie się jednym krajem, Rzeczpospolitą. I tak przyjmiemy ambicje obu nacji. Jednocześnie Rzeczpospolita stała się imperium, w którym wszystkie kultury właśnie słowiańskie są akceptowalne. Dodatkowo będziemy również akceptowali kulturę pruską, jak i po dołączeniu terytoriów litewskich do korony, akceptujemy kultury z tych regionów. Czyli w tym wypadku pozostało nam akceptować kulturę białoruską. Musimy też zreorganizować dawne litewskie wojsko w coś bardziej nam przydatnego, jak i liczba miejsc w parlamencie uległa praktycznie podwojeniu. Co prawda idee Rzeczpospolitej tworzonej z Polski nie są lepsze od chyba naszych narodowych, chociaż mamy tutaj zmniejszone koszty idei, produkcję zwiększoną, kawaleria jest taka sama, piechota taka sama, dyscyplinka taka sama, dostajemy dodatkowy punkt administracyjny, ale brakuje mi tych 15 punktów morale, które mieliśmy tutaj wcześniej, bardzo mnie to boli. O wiele bardziej wolałbym mieć litewskie, są znacznie mocniejsze. Chyba dałoby się to jakoś zrobić inaczej, w sensie przed stworzeniem Rzeczpospolitej musielibyśmy przyjąć kulturę litewską jako naszą główną, ale już nie chciałbym się w to bawić, bo jest to bardzo mała kultura. Musimy też dać edykty na handel w odpowiednich prowincjach politewskich, jak i po przyłączeniu Prus książęcych możemy wreszcie zająć się rozwojem handlu w tym regionie. Bo w sumie troszeczkę taki wstyd, że w Bałtyku mam tylko 63% udziałów, kiedy w Krakowie 73%. Zacznijmy też proces wchłaniania pomniejszych państw niemieckich, które zgodzą się na bycie naszymi wasalami, bo po co podbijać, skoro można pokojowo przyłączyć do korony. Protestancka reformacja rozszerzyła się jak pożar poprzez całą Europę. Kilka ruchów religijnych narodziło się i sformowało, proponując relatywnie różne formy reformowania chrześcijaństwa. Więc tak, w Warszawie narodziła się reformacja, a Polskę czeka najprawdopodobniej wojna religijna. Oj, trochę zaniedbałem tą Litwę. No, trzeba wszędzie tutaj wybudować warsztaty. Tak, myślę, że czas napisać na nowo przysięgę, jaką będzie składał nasz król, kiedy będzie powoływany przez Wielki Sejm. I to obniży władzę właśnie wszystkich stanów w naszym kraju. Mecklenburg staje się wasalem korony, tak samo Turyngia. W międzyczasie musimy też zabezpieczyć dla Burgundii terytoria Lorraine, żeby zablokować Francję w dalszym kierunku ekspansji ku cesarstwu. Wojna raczej nie będzie zbytnio kłopotliwa, dodatkowo jeszcze tylko wezwała mnie właśnie Francja do kolejnej wojny. I chyba przewidziała moje ruchy, bo zaatakuje Genuę. O nie, wojna domowa. Czas najechać Moskal, aby pozyskać dobrowolne środki na rozbudowę manufaktur w naszym kraju. Wojska moskiewskie nie są dla nas żadnym wyzwaniem. Węgry stały się integralną częścią korony. I teraz dawne węgierskie wojska trzeba przereformować. Dobra, cofamy je pod Gdańsk. Wielka bitwa moskiewska, w której totalnie mierzymy przeciwnika. I teraz czas zaatakować kolejną armię. No nie wiem, czemu tak łoje Moskali. W końcu mamy porównywalne statystyki. Chyba, że to moi dowódcy są tacy przepotężni. Chociaż teraz pracuję nad troszeczkę ważniejszym projektem ze Szwecją, w której ostały się dwie prowincje i możliwe, że za chwilę uczynimy ten kraj naszym wasalem. Opłacalna inwestycja, od nich nic nie biorę, bo najpierw chcę, żeby powstała Rosja. I tak, Szwecja składa nam hołd lenny, co powoduje, że od razu korona i Dania wypowiadają sobie wojnę. Dodatkowo bierzemy Francję, żeby stanęła po naszej stronie w tej wojnie. Raczej przeciwnicy nie mają szans. A jako, że nasz kraj jest już naprawdę gigantyczny, musimy zainwestować w sądy w każdej jednej prowincji. Uderzenie zaczynamy od ataku na Brandenburgię, od której chce on uzyskać wszystkie ziemie dawnego Pomorza. Jak nas sobie poradzi nasza dzielna polska armia z armią niemiecką i ich sojusznikami? No, wygląda na to, że ich walczymy z nimi bez większego problemu. Jaki rozwój naszego kraju! Z Duńczykami też sobie radzimy. Lecimy na Wyborg. Trzeba zerwać sojusz Danii i Brandenburgii. Po upadku Brandenburgii poleciałem dalej w kierunku wyłączania pomniejszych sojuszników duńskich. No, wiecie, zawsze łatwiej. Chociaż nie ukrywam, nie mam jeszcze silnego pojęcia, jak dostanę się na ich stolicy. Mają gigantyczną przewagę we flocie, w statkach. No, duńska flota zawsze jest przepotężna. To co mogłem, to zająłem, więc teraz lecimy naokoło przez Wyborg, przez Szwecję. Od drugiej strony zajmować Duńczyków. Nie będzie to łatwe, będzie to bardzo upierdliwe. Pierwsze rozwinięcie z ery to zdecydowanie polska korona, co pozwoli nam również zwiększyć nasze dochody z pszenicy. Oh my god, jaka jest gigantyczna ta duńska flota. W życiu bym się przez to nie przebił. Naprawdę nie wiem, jakim cudem się tutaj dostałem, ale narzekać nie będę. Odzyskujemy naprawdę sporo szwedzkiego terytorium od Danii, plus jedną prowincję, którą za chwilę zamierzam odsprzedać Rosjanom. Oh my god, ile ja tu wojska straciłem. Sam połowę tego.
bardzo dużo. Wziąłem też jedną prowincję, żeby wypuścić tutaj za chwilę Norwegię. A teraz toczymy wojnę z Lubeką, żeby odzyskać ziemi dla Pomorza oraz Mecklenburga. Następnie będziemy integrowali te dwa pomniejsze księstwa niemieckie. No i pięknie. I wreszcie też powstała Rosja, więc możemy zacząć ją podbijać, bo teraz na pewno pójdzie w kolonizację Syberii. Dlatego wypowiedziałem jej od razu wojnę. Nie ukrywam, że też liczę na bogate łupy, które zasilą kufry naszego skarbca. Hurdur, husaria nadciąga! Łoimy Rusków. Prawie zdając im poważne straty, ale to jest tylko i wyłącznie dzięki moim generałom. Nie mam dobrych statystyk armii. Mocno zastanawiam się nad przejściem nad protestantyzm, więc dajcie mi znać, czy nie powinienem tego zrobić. To, że będę nawracał kraj, nie jest problemem, bo raczej planuję iść w idee humanistyczne lub religijne jako kolejne. Więc możecie mi dać znać w komentarzu, co na ten temat myślicie, czy nie powinien się zmienić w protestantyzm. No i pięknie, terytoria nowogrodzkie zdobyte dla nas, chociaż jeszcze troszeczkę tych ziem możemy zagarnąć. A my jako Rzeczpospolita stanowimy teraz naprawdę przepotężne imperium. Nikt nam nie dorównuje. I teraz bierzemy Religious War, żeby móc więcej podbijać od innowierców. I tak słusznie się domyślacie, jaki kolejny kraj będzie moim celem. W końcu Rzeczpospolita nie może spowodować, żeby tutaj te prowincje, no co prawda heretyckie, chrześcijańskie, prawosławne, były pod zaborem tych sunnitów. Tylko musimy poczekać, aż zregenerują nam się zasoby ludzkie i będziemy mieli więcej rekruta zdolnego do wojny. Pomimo wszystko, Imperium Osmańskie stanowi całkiem niezłe zagrożenie dla nas. My tymczasem w Rzeczpospolitej musimy tak czy siak rozbudować nasze manufaktury, ubrań, żelaza, szkła. Możemy na tym zarobić gigantyczne pieniądze. Jedna wiara. No i koniec niepokojów religijnych w naszym kraju. Jak i dokończyłem idee ofensywne, jak i zdobyłem Genewę dla Burgundy, więc prawie odcięliśmy Francję od Niemiec. Jeżeli lubicie historie alternatywne, zapraszam was do 1915 roku, gdzie Szwecja została napadnięta przez Rosję i ich sojuszników w Wielkiej Wojnie Północnej. Niezłe wyzwanie, polecam obejrzeć.